Dzień dobry, kochani, na kanale Karty na Miłość. Aniołki, co na tą chwilę trzeba wiedzieć? Co na tą chwilę trzeba wiedzieć? Zapytamy kart, niech nam powiedzą, na co uważać, jakie są rady, jakie są ostrzeżenia. Kart jeszcze nie wyciągnęłam, zobaczcie, jak się spieszę. No. Usiądźcie sobie wygodnie, kochani. Spotkania w tym tygodniu będą ważne, bądź w tym czasie. Słuchajcie, nie wiem, co będziemy mieć na końcu, ale już Wam mówię. Jednak sprawy urzędowe, kochani, sprawy urzędowe, proszę, jeżeli macie cokolwiek, co trzeba załatwić na wczoraj, załatwiamy, dlatego że karta nam wypadła spotkań, ale to są spotkania w urzędzie. W tle czytania mamy urzędy. Urzędy, notariusze, sądy, adwokaci, wszystko, administracje, wszystko, co jest związane z publiczną. Tak, z publiczną administracją, aż mi tchu zabrakło. Dostaniecie może jakieś upomnienie, słuchajcie. Zapomnieliście o czymś zapłacić? Proszę sprawdzić rachunki, dobrze? Będą powiadomienia, będą wiadomości, na które czekacie. Słuchajcie, możecie być zaskoczeni, że o czymś zapomnieliście, przyszły jakieś odsetki czy coś. Jedne listy trzeba będzie skonsultować. Dlaczego? Że mam wrażenie, że chcą od Was wyłudzić pieniądze. To jest karta oszusta złodzieja, więc sądzę, że dostaniecie taką wiadomość i tam będzie napisane: Pani zalega za prąd, a tak naprawdę okaże się, że ten prąd jest zapłacony. Jeżeli nie, kochani, idźcie do urzędu, sprawdzajcie. Pokazuje mi się, że wiele z Was, bądź część z Was, czeka na powrót osoby z przeszłości, na powrót osoby, na przyjazd dzieci, wnuków, żeby się ktoś odezwał. U części z Was ukazuje mi się, kochani, zazdrość. I to taka bardzo mocna, która powala wręcz, która nie daje funkcjonować. Słuchajcie, jeżeli czekacie na takie pieniądze większe, to ja nie czuję ich teraz. Ja ich teraz nie czuję. To tak jakby nie teraz. Słuchajcie, nad jedną wizytą w gości trzeba by się zastanowić. I to dosyć poważnie. Czy wasza osoba będzie tam mile widziana? Czy warto tam iść? Czy was stać na to? Bo może to jest daleko od domu. Może musicie gdzieś daleko jechać. Trzeba się, kochani, poważnie zastanowić, dobra? Jeżeli pracujecie, to słuchajcie, początek tygodnia fajny, ale koniec tygodnia może być jakaś zawierucha. Uważajcie na pomyłki, gdyż możecie się pomylić i będzie wszystko zwalone na Was. Uważajcie też na osoby, z którymi współpracujecie. Nie czuję, żeby grały fair. Oni tutaj grają, kochani, w karty. I kto gra w karty, a tutaj mamy kartę tego złodzieja, tak jakby chciał coś przed Wami zataić, ukryć bądź zrobić. Jeżeli jesteście szefami, musielibyście bardzo mocno obserwować Waszych pracowników, czy nic nie wynoszą Wam z zakładu pracy, czy nie wynoszą pieniędzy. Jeżeli chcecie zatrudnić pracownika na początku tygodnia, tak, karty radzą, uwaga na końcówkę tygodnia, jest dosyć trudny tydzień. Może się coś wydarzyć w miejscu pracy, nie wiem, nie będzie prądu, zepsuje się ksero, zepsuje się drukarka, gdzieś Was wyślą, dadzą Wam auto służbowe, to auto się zepsuje. Musicie być przygotowani na niespodzianki. I to takie trudne niespodzianki. Słuchajcie, jeżeli macie szefa, to ten szef na Was patrzy, na Wasze ręce, bądź jest to osoba typu przełożony, jakiś kierownik, menadżer, ktoś taki. Mamy tu tego podglądacza w miejscu pracy, więc tak jak myślę, że albo będzie ocena pracownika, albo ktoś uprzejmie robi donosze, tak? Może teraz domek koło domu.
i na dom nam się pokazuje praca. Wy będziecie w domu myśleć o pracy, skarb. Ale nie martwcie się, bo ta sytuacja, ona się z czasem uspokoi, nie będzie wiecznie trwała, wszystko będzie dobrze. Natomiast musicie uważać, bo coś czuję, że jeżeli dostaniecie może zaproszenie do kogoś z pracy, czy to na grilla, czy to gdzieś, ja bym tutaj uważała, co mówię. Żebyście nie palnęli czegoś, co można by było, kochani, potem żałować. Słuchajcie, sprawy urzędowo-sądowe znowu nam weszły. Bardzo ładne, bardzo dobrze. No ja się też cieszę, bo też mam już zakończenie o zrzeczenie się spadku po mojej mamie. Także kochani, ja się cieszę, że już koniec, wszystko będzie dobrze. Dla kobiet przekaz. Ja sobie dołożę, ale chcę, no właśnie, chcę wam powiedzieć o tej miłości, drogie panie. Macie szansę poznać fajnego człowieka, ale dla panów też będzie przekaz. Macie fajnego człowieka okazję poznać, a jeżeli już znacie, to ta osoba już się zaczyna zakochiwać. To już jest ten stan, kiedy zaczynają motyle latać w brzuszku. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was pracuje w domu, koło domu, wy możecie sobie zaplanować urlop z tą osobą, bądź wasza osoba was gdzieś zabierze, zaprosi. To nie musi być daleka podróż. Dla niektórych owszem, może to być daleko, ale dla niektórych może to być randka, spotkanie, możecie coś dostać. Dla panów też mam świetną informację. Pamiętajcie, że jeżeli poznacie kobietę w tym tygodniu, czy planujecie do jakiejś kobiety już podbić, najpierw bądźcie jej przyjacielem. Taka jest rada. Najpierw bądźcie jej przyjacielem, zdobądźcie te zaufanie tej kobiety. Może dla części z was, kochani, ta kobieta być starsza od was, ale niekoniecznie, kochani, niekoniecznie. Rady, ostrzeżenia. Słuchajcie, rady i ostrzeżenia. No, część pozna w pracy tą osobę, a część pozna osobę typu wdowiec, typu osoba, która jest długo, długo sama. Jeżeli chodzi o mężczyzn, poznacie kobietę, która będzie miała dłuższe włosy. Może mieszkać sama, może się kimś opiekować starszym, na przykład mamą. Ale też możecie poznać w domu przyjaciela, na ogródku u przyjaciół, u znajomych. Tutaj, kochani, bardzo dużo pięknych kontaktów jest. Tu w ogóle mamy tak piękny czas w tym okresie, że ja tak się zastanawiam w ogóle, co tu będzie się dalej działo. Pierwsze randki, pierwsze spotkania. Poważne rozmowy. A jeżeli wy chcecie, słuchajcie, z waszą osobą poważnie porozmawiać, to ja widzę nawet zaproszenie rodziców i rozmawiamy o tym, że chcemy wspólnie mieszkać, że chcemy wspólnie iść przez życie. Możecie się martwić w tym tygodniu o matkę, babkę, kogoś, jakąś kobietę, kto jest dużo, dużo starszą od was, tak? Albo będzie to choroba, kochani, przyjdzie choroba. Albo jakiś kłopot u tej osoby może być, bo ja tutaj nie odbieram dziecko, tylko jako kłopot z tą kartą. Słuchajcie, ja powiem tak, jeżeli są osoby, które wybierają się w podróż teraz, słuchajcie, może to być bardzo fajna podróż, niezapomniane chwile, a przede wszystkim poznacie osoby, z którymi warto utrzymywać później kontakt, które mogą wam w życiu pomóc, możecie się jeszcze spotkać, a może jedziecie, kochani, ze znajomymi. No, jeżeli tak jest, czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, niektórych może podglądać sąsiadka. Może macie taką wredną sąsiadkę, która siedzi całymi dniami w oknie i po prostu będzie robiła takie ploty. O, ta szła o 22, a potem o 22:10 już wychodziła. Sądzę, że taki człowiek, który nie ma co ze sobą robić, nie ma zainteresowań, siedzi w oknie i opowiada bzdury, tak? Ale się nie martwcie. I znowu mamy główną kobietę, głównego mężczyznę. Słuchajcie, albo macie jakieś weselicha teraz,
albo jedziecie do mamy, taty, dziadku. W każdym bądź razie widzę tutaj starsze osoby przy was. I znowu się powtarza ten mężczyzna o siwych włosach, bądź mężczyzna, który może być wdowcem, kobieta w średnim wieku, osoby, które szukają pracy. Słuchajcie, w rodzinie szukajcie. W rodzinie szukajcie i znowu mamy wiadomości niezbyt przyjemne z urzędów. Proszę sprawdzić wszystkie rachunki, bo coś macie niezapłacone, kochani. I tak, i uwaga na te wiadomości, wyszło to drugi raz. I uwaga na te wiadomości, kochani, które przychodzą, wygrałeś, musisz wpłacić, wejść na link. Proszę tego nie robić. To nie są uczciwe wiadomości. Proszę tego nie robić, dobrze? Miłość. Niektóry chory z miłości, dosłownie mogę powiedzieć. Jeżeli pytamy o miłość, ktoś jest chory z miłości w stosunku do was, ale u niektórych jest też tęsknota do miłości, więc jeżeli słuchają mnie osoby, które są same, to wy po prostu tęsknicie za randkami, za spotkaniami. Jeżeli macie okazję jechać do domu rodzinnego, do znajomych, do przyjaciół, możecie tam kogoś poznać i świetnie się tam czuć. Czy to będzie z tego coś? No mamy na razie te kręte drogi, więc ta droga nie jest taka prosta, ale ta podróż by wam się tutaj nieźle szykowała. Kochani, sprawy urzędowe, możecie o czymś zapomnieć. Proszę uważać na komorników, proszę sprawdzić, czy tam mamy wszystko popłacone, dobra? Część z was będzie chciała zrobić remont, malowanie pomieszczeń, pokoju, czy coś takiego, całkowicie zmieniać. Ja bym się wstrzymała, nie wiem czemu, ale tutaj mamy wszystkie te karty takie słabsze. Albo poszukajcie w innym miejscu, na przykład farby czy coś, tak jakby gdzieś indziej były tańsze, tak? Kogo tak wyczekujecie? No wyczekują, no są osoby, które tutaj wyczekują zajęcia stanowiska, po prostu, weź się zdecyduj, jesteśmy razem czy nie, idziemy razem tutaj czy nie. Co robimy? Zostajemy razem, walczymy o nasze małżeństwo czy nie? Jest tutaj czekanie na decyzję, ale ta decyzja, kochani, nie czuję, żeby przyszła teraz. Takie odwlekanie w czasie. Ta osoba myśli i się tego boi. Wasza osoba, o której teraz niektórzy z was pomyśleli, to jest taki człowiek myśliciel typu. Nie umie zdecydować sam. Najlepiej jakby mama, tata, ktoś zadecydował. Tak coś czuję. Nie wiem czemu. Słuchajcie, co wam mogę jeszcze na ten tydzień przekazać? Rady i ostrzeżenia. Oho, ho, ho, ho. Cholera. No to wam teraz dowalę. Słuchajcie. Część z was, bardzo mi przykro, ale pozna osobę typu Czaruś, który będzie opowiadać, bądź kobieta, która będzie opowiadać, jak bardzo jest tęskniona za miłością, za tym, żeby być, a tak naprawdę chce przyjść, zjeść, napić się, wytrzeć gębę i pójść. Nie ma to nic wspólnego z tym, że ona chce dokładać się do czynszu, czy przynosić coś, nie, musicie bardzo uważać. Po drugie, część z was spotka osobę, która jest w związku. Nie to, że ona chce związku, tylko jest w związku. Jeżeli liczycie od tej nowo osoby poznanej jakieś deklaracje, ona wam się nie zdeklaruje, bo ona nawet chyba w życiu może dwa razy powiedziała prawdę. Możecie też poznać osobę typu rozwodnik, kochani, ale ten rozwodnik będzie gołodupiec, przepraszam za określenie, czy tam rozwodniczka nic nie będzie miała i nic nie wniesie do waszego życia. Dużo ściemnia ta osoba. Proszę postawić granice. Musicie mieć jasny umysł, trzeźwy umysł. Słuchajcie, to jest karta postaw granice. Obojętnie w tym tygodniu, czy to będzie w pracy, czy to będzie nowo poznana osoba, czy ktoś tam, kogo tam macie, proszę postawić granicę. Przede wszystkim macie mieć u siebie coś takiego jak wolność emocjonalną. Macie prawo dzwonić do przyjaciół, do mężczyzn, do kobiet. Nikt nie powinien wam tego zabraniać, nikt nie powinien tego kontrolować. Przede wszystkim powinniście mieć jasność, na czym stoimy. Jesteśmy razem, nie jesteśmy razem.
Mam to w banku, czy nie mam tego w banku? Bardzo często jest tak, kochani, teraz w dowodzie nie piszemy, czy żonata, czy mężata, czy jaka. I to jest właśnie ten minus, że ciężko rozpoznać kogoś, czy ktoś jest wolny, czy nie. No. Słuchajcie, te wszelkie problemy, które były w zasadzie w zeszłym tygodniu, one się zamykają. Myślę, że osoba przychodzi, przeprasza, nawet chce przeprosić. To nie to, żeby mieć święty spokój, tylko chce. Warto wybaczyć, kochani, warto wybaczyć. No. Słuchajcie, ja tak mówię, ale wy, jeżeli jeździcie samochodami, uważajcie na mandaty. Uważajcie na mandaty, bo mi się tutaj pokazują, że jechaliście gdzieś za szybko, także noga z gazu, kochani, bo może wam gdzieś fotoradar zrobił zdjęcie. Jakieś odsetki, coś takiego wyczuwam. No, ktoś może mieć problem z prawem, kochani, możecie się dowiedzieć, że wasza osoba trochę popłynęła. Mam nadzieję, że rady ostrzeżenia weźmiecie sobie skarby do serduszka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie w komentarzu, jak z wami rezonuje. Uwielbiam te karty i powiem wam szczerze, że więcej komentarzy mam przy kartach cygańskich, jak to rezonuje, niż przy tarocie, dlatego jestem zdziwiona. Dzisiaj dołożyłam dodatkowe karty, bo chciałam mieć jaśniejszy obraz. Także uważamy na nowo poznane osoby, uważamy, mogą być w związku, a mogą nie chcieć takiego prawdziwego związku, a tym bardziej mogą nie chcieć dokładać się do czynszu, do opłat. Buziaki, kochani. O, chyba będzie u mnie burza. Dobrze, że skończyłam, bo się boję. Buźka, pa, pa.